Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, globalizacja komunistyczna następuje w błyskawicznym tempie. Po tym, jak Ameryka ma komunistycznego prezydenta, Wielka Siódemka, ministrowie finansów z Wielkiej Siódemki ustanowili, że będzie światowy, globalny podatek. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jak mówili, że będzie globalizacja, no jest globalizacja. Teraz nowe przepisy, nowe regulacje do opodatkowywania wielkich kompanii na całym świecie. Także to w zasadzie no, nie ma już konkurencji, nie ma kompetycji, nie ma jakiejś takiej podstawowej możliwości. Cała ta informacja, no, ta decyzja, no to nie jest najlepsze dla ekonomii. To będzie, ekonomie starają się powstać teraz z kolan po tej pandemii. No i szczególnie to będzie ciężkie dla Ameryki. Jest w zasadzie organizacja kooperacji, czyli współpracy ekonomicznej i rozwoju, żeby opodatkować wszystkich równo na całej ziemi. No to będzie dotyczyło w zasadzie 130 krajów. Ministrowie finansów z tej wielkiej siódemki, łącznie z sekretarką, z ministrem finansów Janet Yellen, no, powiedzieli, że w zasadzie uzgodnili i się zgodzili na podstawowe parę rzeczy. No, Janet Yellen, no to ona jest w zasadzie Obamowa. To jest Obamowa, to jest komunistka Obamowa. Ona już była ministrem, była w rządzie, działała jako minister finansów. No i teraz z powrotem wróciła. W zasadzie Biden, no to nie rządzi, to jest Biden, no to jest Obama 2. To jest po prostu laleczka kukiełkowa z teatru lalek, no jest pociągana. No i wepchnęli właśnie Janet i Yellen. Co oni tam kombinują? No kombinują, to jest to, po pierwsze, żeby opodatkowywać wielkie te kompanie w tym miejscu, które one robią biznes i gdzie mają dochody, a nie tam, gdzie mają w zasadzie dyrekcję. Druga sprawa to jest to, że będzie ten podatek taki globalny, minimum 15%, czyli co najmniej 15%, co nie jest powiedziane, że nie może być więcej. No i trzecia sprawa to jest to, że Stany Zjednoczone będą partycypowały, będą brały udział w tym wszystkim, no szczególnie, że właśnie Biden i Yellen, no to jest pierwszy prezydent od wielu, wielu lat i minister finansów, którzy tłumaczą, że to jest najlepsze dla amerykańskich interesów. No to jest, to, no są problemy, tak? To każdy normalny widzi, że to są problemy, no ale urzędnicy, politycy, no budżetówka w zasadzie, no i komuniści, postępowi komuniści, no to oni mówią, że starają się zatrzymać ten wyścig do najmniejszych, do dna. No o co im chodzi, tak? Że dużo, dużo jest tych rajów tam podatkowych. No i komuniści mówią, że w zasadzie te raje podatkowe, żeby zlikwidować, no to wszyscy na świecie będą musieli mieć takie same stawki i nie będzie miejsc, gdzie będzie lepiej podatkowo. No i co to pokazuje? No to pokazuje, że komuniści przez lata oszukiwali wszystkich, kiedy tłumaczyli, że podatki nie grają żadnej roli dla ekonomii. No a teraz wychodzą i mówią, że to gra rolę. No, czyli jednak to, że stwarza miejsca pracy tam, gdzie są jakieś mniejsze podatki, że zwiększa inwestycje w pewnych miejscach, gdzie są niskie podatki. No to nareszcie się przyznali, że to co tłumaczyli, że nie jest
jest prawdą. Jest, jest prawdą. No ale, ale ta konkurencja podatkowa, która w zasadzie była instrumentalna, która była taka bardzo podstawowa do rozwijania niektórych ekonomii, Irlandia na przykład, czy Węgry, no kraje, które nie opodatkowywują, nie wyciskają krwi z głazu, no to ludzie jednak, kompanie inwestują. No konkurencja, no konkurencja, cały ten plan organizacji ekonomicznej, współpracy i rozwoju, no to jednak konkurencję rozwali z tego względu, że no wszyscy mówią o tym minimum podatku i tak dalej, no ale to tam jak się tak wczyta w to wszystko, no to tam takim drobnym druczkiem jest napisane, że będą wyjątki dla niektórych, że niektóre kompanie będą dostawały kredyty, że będą wyjątki dla tych niektórych kompanii, dla kapitału inwestycyjnego. No będzie pełno wyjątków, tak? No to jak zwykle we wszystkim jest w komunizmie, no to czy coś się reguluje, no a później jak już się reguluje, no to są tysiące, setki tysięcy urzędników, żeby to kontrolowały, żeby to pilnowały i wtedy połowa pieniędzy to w zasadzie idzie na obsługę tego wszystkiego. No i dlatego to za każdym razem, kiedy rząd się za coś bierze, przepraszam, kiedy rząd się za to bierze, no to jest problem taki, że przepraszam, obsługa tego wszystkiego jest dosyć kosztowna. No i te zgniecenie tej konkurencji podatkowej, no to jest ten podstawowy podejście administracji Bidena, która w zasadzie wyłamała się z tej tradycji amerykańskiej, dwupartyjnej w sumie, no bo to i demokraci, i republikanie przez lata sprzeciwiali się jakiemuś takiemu ziemskiemu, globalnemu podatkowi. No Biden, dlaczego on to chce? Biden to on chce, żeby jednak, że na te wszystkie pieniądze, które jego administracja stara się wydać i rozdać i tak dalej, no to chce, to on musi znaleźć metodę na to, żeby te wycisnąć jednak tą krew amerykańskich kompanii, żeby było dla więcej pieniędzy dla rządu. No i on się zorientował, administracja komunistów się zorientowała, że nie będzie w stanie zrobić to z amerykańskimi kompaniami, jeżeli inne kraje na świecie nie będą z tym współpracowały. Na inne kraje na świecie, wszystkie rządy, cała ta Europa, no to jest w zasadzie cała budżetówka, to jest, tu są urzędasy, to są pasożyty, no i im pasuje, żeby będąc przy korycie, no to oni chcą po prostu, żeby nie było, dla nich kory to jest zawsze takie same, no i żeby nie było konkurencji. No teraz to, no ambicje Bidena, no to były dosyć duże, no bo Biden to chciał 28%, Yellen proponowała 21%, w zasadzie uzgodnili na 15. No 15, no to jest 1/6. To jest 1/6, tak, także to jest nawet nie 1/10, jak w Cesarstwie Rzymskim zabierali dziesięcinę. No tutaj już jest 1/6, to jest dosyć sporo. No ale to zajmie jeszcze z jeden czy dwa takie światowe kryzysy. No i komuniści jak zwykle to wykorzystują to jakoś, żeby to pociągnąć do tego poziomu Bidena. No amerykańskie kompanie nie będą miały tak łatwo, jeżeli, no, jeżeli inne rządy zdecydują się w zasadzie powiesić swoje kompanie, a tak nie wygląda, bo wygląda na to, że wszyscy konkurenci Ameryki będą dawali swoim fora, będą starali się ścigać Amerykanów tylko, no ale to Bidenowi to nie przeszkadza.
To, że jest minimum tax, Jelen zgodziła się na te w zasadzie cyfrowy podatek, no to to jest uderzenie w, najbardziej w amerykańskie kompanie te technologiczne i cały ten podatek technologiczny, no to Jelen się poddała, bo ona europejskie rządy, one będą podatkowały amerykańskie firmy technologiczne, no ale już nie będą za bardzo podatkowały wielkich europejskich fabryk, tak? Także, że w zasadzie Ameryka oddała coś, nie biorąc nic z powrotem. No i Washington, Senat wychodzi na to, że nie będzie miał za dużo do powiedzenia w sprawie amerykańskich kompanii. No to jest dosyć i dotyczne. No i jakie są koszty, jakie są benefity, dlaczego to miałoby się opłacać? No łatwo przewidzieć, no ale cały te spotkanie w czasie weekendu, no to droga do tego wprowadzenia, no to jest dosyć ciężka. Nie wiadomo, do czego to dojdzie. Nawet jeżeli te 130 tych krajów, one się zgodzą, no to wszystkie te podatek ten technologiczny, no to wymaga najróżniejszych poprawek, najróżniejszych ratyfikacji. No i w tym wszystkim jest Senat. Jeżeli to nie wyjdzie, no to wszystkie te kompanie technologiczne na świecie, no to będą musiały zjeść cały ten bigos zagranicznych przepisów plus to, co mają w Ameryce. Także to będzie jeden wielki bałagan. Także to nie będzie ani proste, ani przewidywalne. No będzie to jedna wielka męka, droga przez mękę. To nie będzie działało. No, jeżeli tak się rozmawia o tym podatku minimalnym, no to będzie Unia Europejska i Ameryka, Biden będą starali się przypuszczalnie zaciukać Irlandię i Węgry, dlatego plus inni eurosceptycy, no to też będą ścigani, żeby właśnie się poddać w ramach Unii Europejskiej. No będą walczyli jak mogą, no ale prędzej czy później się poddadzą, no i te 15% globalne wejdzie, no ale to jest i tak dużo mniej niż Biden by chciał, tak, bo Biden wydaje takie ciężkie pieniądze, że on by po prostu, jakby mógł, to by opodatkowywał 100%, no ale to tak jak wszyscy komuniści, który kraj nie wpisze się w to wszystko? No wiadomo, kto się nie wpisze. No Chiny się pod tym się nie wpiszą, dlatego że Chiny chcą mieć kontrolę nad podatkami, nad całą polityką podatkową. Dlaczego? No dlatego, że polityka podatkowa powoduje to, że inwestorzy płyną tam, gdzie podatki są małe. No i Chiny będą znowu beneficjentem tej przypływu pieniędzy, a nie amerykański obywatel. Czyli jak zwykle komuniści chcą dobrze, a będzie bardzo źle. Dlaczego to się wszystko dzieje? No to się wszystko dzieje, że administracja Bidena, ona chce zadowolić amerykańskich postępowców, czyli tych wszystkich socjalistów, komunistów, żeby wysysać pieniądze z Ameryki, no ale to potrzeba tej współpracy, żeby ekonomia nie upadła, żeby inwestycje z Ameryki nie wypłynęły gdzieś dalej. Dlatego to jest taka koncertowo zorganizowana
zwana akcja globalna. Kto na tym straci? No na tym straci amerykański konsumer, użytkownik, pracownicy amerykańscy. No i tak samo będą tracili ludzie, którzy kupowali, inwestowali w akcje najróżniejszych przedsiębiorstw. Także ekonomia na dzień dzisiejszy no, jest jaka jest, tak? Po tej pandemii, no to wszystko się porozpadało i teraz wszyscy ci politycy i urzędnicy odpowiedzialni za ten odnowienie tej gospodarki powinni się skoncentrować na gospodarce, a nie na tym, żeby rozmawiać o podatkach. No, wszystkie te rządy, one patrzą się na wzroście rządu samego w sobie, a nie na wzroście ekonomii. To jest najbardziej z tego wszystkiego te spotkanie Wielkiej Siódemki. No to jest dla wzrostu rządów. Tak? Rząd się wyżywi, jak to ten ta komunistyczna świnia Urban powiedział, że rząd się wyżywi. No i teraz właśnie komunistyczna świnia Biden, on mówi, że rząd musi się wyżywić jeszcze lepiej. Także globalny rząd jak zwykle sam się wyżywi. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? Bardzo dobrze. Oglądasz reklamy? Jeszcze lepiej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zinzinio o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję dla konserwatystów, dziękuję dla wszystkim republikanom. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, tradycja, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to są bardzo ważne sprawy. Głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów, nie dajcie się ogłupić. Przekaz dla socjalistów, no mam nadzieję, że niewielu z was klaszcze, że będzie podatek ziemski dla wszystkich korporacji. No pamiętajcie, że podatek, który rząd daje, no to jest wciskane w koszt tych wszystkich produktów, także kompanie nie mają jakichś ekstra pieniędzy. To obywatel po prostu płaci, no i obywatel później płaci, no i ma tych znowu więcej urzędników, regulacji, polityków i tak dalej. Także nie ma czegoś takiego, że jest zemsta na korporacjach. Korporacje to jesteśmy my. To jesteśmy w każdym bądź razie, my płacimy. Cokolwiek rząd mówi, że ściga korporacje, no to rząd ściga normalnych ludzi, bo my, normalni ludzie, płacimy za wszystko z własnej kieszeni. Zdrowia dla normalnych.